Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Ja serdecznie przypominam ci oczywiście o konkursach, które dla osób z kodem CROXY oczywiście wpłacających znajdują się na CSGO Skinsie. Możesz sobie dajmy na to taką kosę, wygrać rękawiczki i wiele pięknych skinów. Też jak płacasz, masz szansę każdego z nich wygrać. No i oczywiście, jak ci się uda, to po wpłacie dostajesz fenomenie z takim prezentem i oczywiście skinem, którego uda ci się wygrać. A my lecimy z openingiem. Mamy 5 koła dzisiaj niecałe na CSGO skinsie i oczywiście postaramy się zamienić to w jakąś fajną sumkę. Striker Ninja Case na pierwszy ogień, do tego Summer Case'ik w sztukach też myślę, 4 Water Case do tego i no coś tutaj by się na podbitkę przydało wrzucić, jak na przykład skrzynkę z agentami, do tego skrzynia Illidiant i taka bitwa, no maksymalnie 20 skrzynek możemy tutaj wykręcić, więc taka bitwa na sam dobry początek odcinka. Oczywiście konkurs na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kod CROXY, więc CSGO skinsie, jak oczywiście są pełne, ale nie ma, jesteś, logujesz się z linku do opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj oczywiście kodzik CROXY, przez 2x sobie wpisujesz, 10% więcej do każdej wpłaty, no i skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, a jak oczywiście z kodem CROXY wpłacasz, to masz szansę na tamte piękne skiny, między innymi oczywiście kosa, rękawiczki, no i tak jak wspominałem, wiele więcej pięknych skinów. Na Discorda też możesz oczywiście dołączyć, bo tam też giveaway'e są na kanale Ustrzel Skina, więc też możesz sobie dołączyć. 106 zł w naszych skinach póki co. No skrzynka teraz leci Summer. Tutaj do trafienia mamy Karambita Slotera. 5000 zł kosztuje oczywiście ten nóż. Water Case'ik teraz. 6500 Marble Fate. Najdroższy możliwy item. Trafiłem go nieraz na trybie Joker, ale trafiłem, tak? Więc zobaczmy, może dzisiaj uda się nam to przedsięwzięcie powtórzyć jeszcze raz, tylko na trybie oczywiście normalnym. No powiem tak, te dwie hiperbestie tutaj, no nieciekawie, no bo te itemy mojego przeciwnika teraz, no warte o ponad 100 zł więcej od tych moich, więc no nie podoba mi się to. Strata 117 zł, skrzynki Agent teraz kosztują 61 zł, jedna taka skrzynka, no ale możemy zobaczyć, że w ogóle skiny do agentów strasznie poszły do góry, no bo ten między innymi najdroższy item 622 zł kosztuje, a jakiś czas temu, jak otwieraliśmy te skrzynki Agent, no to ten skin kosztował chyba 300, więc możemy sobie zobaczyć oczywiście, jak bardzo te skiny do agentów poszły do góry i to tak bardzo serio. Zobaczmy, no trochę nadrobiliśmy, ale ten tutaj Redline, no właśnie, 104 zł, dwie skrzynki Illidiant zostały, 63 kosztuje jedna, Revolver spadł za 29, no ale no właśnie, strata niestety ponad 160 zł i tej straty niestety nie nadrobimy. Pierwsza bitwa, no jest to bitwa przegrana, 3900 zł jeszcze oczywiście w naszym tutaj budżecie, więc wrzucimy sobie skrzynkę, dajmy na to 4% Crimson Web i wrzucimy sobie 7 takich skrzynek, liczymy oczywiście tutaj na Classic Knife'a Crimson Web'a, który kosztuje nawet 1900 zł w najlepszym stanie, więc jest to taki akceptowalny, myślę, skin. Zobaczmy. Tym bardziej, że no jeżeli uda nam się trafić tego klasika, no to to jest 1200 zł na plus. Instant z takiej bitwy, więc o to chodzi. No jeżeli jeszcze jednego udałoby nam się zdobyć, to już w ogóle byłby fenomenalnie. No tylko właśnie teraz pytanie, bo tu widzę, że ojejku, ale to jest gorszy stan, więc spokojnie, to wszystko póki co do nas leci. 4 skrzynki jeszcze przed nami, no ale właśnie, to jest 1939 zł, ten mój, a tutaj widzę, że najdroższy też właśnie kosztuje dokładnie tyle, więc to by chyba wychodziło na to, że nie ma faktoryniu do trafienia w tej skrzynce, tylko właśnie najlepszy to jest Minimal Wear, ale powiem wam tak, no jeżeli mój przeciwnik teraz nic nie zdobędzie, no to ta bitwa fenomenalna, stary, fenomenalna, no 3300 zł wyciągamy z niej, odbiliśmy się za póki co tutaj przegrane bitewki i widzę bitwę, stary, no mocno, no te 1899 zł kosztuje skrzynia Power Up Case na trybie odboostowanym, czyli na naszym trybie Joker, dlatego skrzynia AK również na tym trybie i na koniec skrzynka Web Case, która również na trybie Joker. No i zobaczmy, no póki co strasznie żałuję, naprawdę wiecie jak bardzo żałuję, stary, dołączenia do tej bitwy, wszystko jest taka tragedia, co to za gówno, stary, 2400, przypominam, że 5000 kosztowała ta bitwa, czemu ja tu dołączyłem, co to za bitwa w ogóle była, totalnie nie rozumiem, co to za skrzynki w ogóle były, Dragon Lora jest do wciągnięcia, no ale no nie, no my tyle niestety nie mamy, ale mamy za to na dwa
Takie były i knife'y. Bierzemy je sobie, no i sobie sprzedamy. 2300 kosztuje aż jeden taki, więc super. Mamy oczywiście zastrzyk teraz. Nie no, do czego ja dołączyłem, stary? Dobra, zrobimy sobie tak, że po prostu skipniemy sobie tą bitwę, zrobimy coś innego i potem zobaczymy, jak nam oczywiście na tamtej bitwie poszło. Weźmy sobie oczywiście skrzyneczki, no może te water. Tak mówiłem o tym Marble Fight'zie, więc spróbujmy je trafić, tylko że 1000 zł kosztuje jedna taka, więc rzućmy sobie 5 takich i zobaczmy, czy szansa na tego Marble Fade'a będzie jakaś realna w miarę, tak? No przypominam, że oczywiście tryb Joker sprawia, że na wszystkie tym mamy taki sam procent szans na trafienie, czyli no tutaj 4,1% na tego Marble Fade'a, więc na każdy inny item również taki sam procent jest, no i mamy rękawice 3900, okej, okej, biorę póki są w ciemno, tak? W sensie no dalej jesteśmy na minus, ale no jeszcze są dwie skrzynki przed nami, to jest cały czas no szansa na trafienie tego Marble Fade'a, więc zobaczmy, ostatnie otwarcie, 4 koła u nas w ekwipunku, no i niestety nic więcej nie będzie, no bitwa to jest no na minus 500 zł, tak? 500 zł na minus, pamiętacie, no dobra, a zobaczmy tutaj, widzę, że bitwa wygrana, tylko właśnie, czy mogę sobie, a przyjdzie od razu, ej patrz, Fade'a trafiłem, good knife'a, ej, no powiem tak, kozak totalny, ale chciałem zobaczyć w ogóle, jak to się stało, że udało mi się trafić tego właśnie Good Knife'a. Teraz jest w ogóle fajna rzecz, bo możemy sobie skipować rundy. To też jest fajne urozmaicenie tych bitew, że możemy sobie wejść, dajmy na to i zobaczyć potem, czy o, udało nam się właśnie coś fajnego trafić. No dobra, mamy Good Knife'a Fade'a, to chyba był najdroższy możliwy item w tej skrzyni, więc super, 6300 zł na moim koncie. No po raz kolejny przekraczamy tą barierę 6 koła. No tylko właśnie, to ja oczekiwałem czegoś fenomenalnego na tym filmie, bo to jest dla mnie za mało, stary, no ja tutaj nie czuję, żebym spełnił swoje zadanie dzisiaj, tak? Spełniłbym się na pewno, jakby udało nam się trafić tą M9 Marble Fade, również tutaj Bowie Knife do trafienia w tej skrzyni. No zobaczmy, mamy jeszcze 5 szans na trafienie tego noża, również tutaj jakiś Huntsman widzę jest, nie wiem czy to nie jest Black Pearl, ale... Aha, to Poseidon! Poseidon jeszcze w tej skrzyni, drugi Poseidon, dobra, no powiem tak, GGWP. Nie no, to jest hit! Patrz co tu się dzieje, to jest... Co to za bitwa, stary? Ja nie mogę, ja myślałem, że to M-ka spada właśnie ta Nightmare, a to dwa Poseidony spadły, tego drugiego to nawet nie zauważyłem. Ja nie mogę, no nieźle, niezła bitwa.